Witajcie w moim 87. moim odcinku drugiej części mojego filmu. Przedstawię produkt z firmy Azo! Super PSB! Tu mam na przykład ryby z jeziora Tanganyika, czyli na przykład tu są muszlowce Neolamporogus multifacatius, czyli na przykład nazwa po polsku też mają muszlowiec wielopręgi, też pod nazwą taką można kupić. I na przykład je po prostu tych rybek miałem sporo, dużo, po prostu posprzedawałem, 6 sztuk sobie tylko zostawiłem. Z tych 6 jedna parka na przykład mi się rozmnożyła. Widać, że na przykład takie maluszki sobie pływają. Mają niecałe 4 tygodnie i dobrze się odchowują. Nieco troszeczkę jest mało, ze względu, że to jest pierwszy miot, który na przykład udało im się odchować. Drugi miot, jak będą się rozmrażać, no to będzie już nieco więcej się będzie na pewno odchowanych za drugim razem. I na przykład co w tym filmie wam chcę przedstawić? Produkt z firmy Azo Super PSB. Jakie mają właściwości, to wam przedstawię. Azo Super PSB stosujemy do akwariumów dojrzałych. Głównym celem użycia baterii jest Azo Super PSB. Jest poprawka zdrowia stworzenia, przyjaźni wodnej od toksyn. Środowisko do życia na przykład wszystkich organizmów żywych w naszych akwariach. Poprawia jakość, wizualność biologiczną wody. Oczyszcza na przykład nam akwarium z siarkowodów i związków organicznych. Zaleca się stosować w naszych akwariach dojrzałych, jak możemy zastosować w nowych założonych akwariach. Azo PSB to specjalizowane wielozadaniowe kultury bakterii fotosyntetycznych. Głównym celem tych szczepów bakterii jest usunięcie toksyn, takich jak NO3, czyli to jest azotany, nawet trujące H2S, czyli to jest siarkowód z wody i podłoża, co przekłada na poprawkę czyszczenia w naszych akwariach, zdrowia, życia organizmu. Ponadto Azo PSB intensywnie działa w podłożu, poprawiając czystość żwir. Azo PSB jest fenomenalnym dodatkiem do pokarmu, zwiększającego jako właściwość odżywcza. Azo PSB jest obecnie we wszystkich pokarmach 9 w 1. Możemy zastosować razem, używając na przykład regularnie produkt z firmy Azo 11 w 1. Przedstawiałem wam 86. moim odcinku w pierwszej części mojego filmu. Zapraszam do obejrzenia. Co takiego w sobie ma? Super biobakteria ogranicza podmiankę wody, tworzy największą jakość, przejrzystość, środowisko wodne, idealne dla życia organizmów w naszych akwariach. Azo Super PSB, jakie ma na przykład właściwości? Pierwszy punkcik, redukując konieczność podmiany wody regularnie co tydzień,
lub co 2 tygodnie podmiankę wody w naszych akwariach robimy, w zależności od stanu w naszym akwariumie. Drugi punkcik rozkłada substrakcje organiczne, czyli na przykład redukując pożywkę dla glonów. Dobre to jest. Trzeci punkcik redukując biologiczne związki, na przykład NO3, czyli to jest azotanów. Czwarty punkcik rozkłada trujące H2S, czyli to jest siarkowód w wodzie i żwirze, charakteryzuje się doskonale zdolności biologiczne, rozkładając środowisko tlenowe i beztlenowe. Piąty punkcik rozkłada zaległości masy resztek organicznych, przyczepiając się do udrożnienia oczyszczenia filtrów w podłożu. Szósty punkcik oczyszcza wodę, hamując rozwój chorobów twórczych mikroorganizmów. Siódmy punkcik doskonały dodatek do moczenia pokarmów dla ryb w naszych akwariach. Zawiera dużo ilości białka, witamin, kortonodów odżywczych, składając się dla poprawki zdrowia kolorów ryb. Ósmy punkcik zawiera 10 tysięcy miliardów aktywnych fotosyntetycznych bakterii w 1 ml. Dziewiąty punkcik zabiera fotosyntetyczne bakterie, które mamy opisane na ekranie, odpowiada do stosowania w naszych akwariach słodkowodnych i słonowodnych. Dziesiąty punkcik zawiera różne szczepy, tak jak mamy napisane na ekranie, które zawierają 65% białka, 7% tłuszczu, 20% rozpuszczonego węglowodu, mnóstwo witamin B1, B2, B6, B12, kwas nikotynowy, kwas foliowy, kwas pontynowy i biotynę i tak dalej. Jakie mają właściwości witaminy? Na przykład pierwszy punkcik, witamina B1 pełny szczególność ważną rolę regeneracji czynności układu nerwowego. Witamina B1 daje korzyść zapobieganiu pogorszeniu funkcji umysłowych, dysfunkcji nerwowych, ale też wskazuje właściwości naprawcze w przypadku zaburzenia wynikających nieprawidłowych poziomu acetylcholiny. Drugi punkcik. Witamina B2, riboflawina, odgrywa na przykład ważną rolę procesową przemiany materii, jest niezbędna do tworzenia czerwonych płytek krwi, produkcji antyciała przez układ odpornościowy, procesów wzrostu pomaga, zmęczeniu oczom i może zapobiec powstaniu katarakty, czyli zaćma. Trzeci punkcik, witamina B6, bierze udział w wielu ważnych procesach biochemicznych. Odpowiada za działalność układu nerwowego, wpływa na ciśnienie krwi, pracy serca i skurcze mięśni oraz wsparcie odporności organizmu. Czwarty punkcik. Witamina B12 jest niezbędnym procesem krwiotwórczym. Bierze udział w powstaniu czerwonych krwinek. Ma też zmienne działanie.
na funkcjonowanie układu nerwowego jest koniecznie do budowy otoczeń milionów nerwów oraz uczestniczych tworzenia przekaźników nerwowych. Piąty punkcik. Witamina PP, kwas nikotynowy. Występuje zarówno w produktach pochodzących z zwierzęcego, jak roślinnego. Jest jedynym najbardziej trwałym witaminem. Wskazuje małą wrażliwość, jeżeli chodzi o zmiany na przykład temperatury, światła czy dostępu do tlenu. Kwas nikotynowy bierze udział w syntezie testosteronu. Szósty punkcik. Witamina B9. Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiada za właściwości funkcjonowania układu nerwowego, krwiotwórczego, sercowego, nerwowego wraz z witaminą B12. Pełnia podstawę funkcja procesu wzrost rozwoju rozmnażania komórek. Siódmy punkcik. Witamina B5, kwas pantenowy. Rozpuszcza w wodzie, występuje zarówno w produktach zwierzęcych, jak roślinnych. Do jej syntezy często dochodzi także we florze jelitowej. Jest niestabilny w wysokiej temperaturze, nieodporny na działanie promienia UV. Ósmy punkcik. Witamina H lub witamina B7, biotyna, jest jedynym głównym składnikiem preparatów odpowiedzialnych za proces włosów, a także za poprawkę wyglądu skóry i paznokci. Warto również wiedzieć, że biotyna odgrywa ważną rolę wielu innych procesów, jakie odbywają się w naszym organizmie. Azo Super PSB, jak możemy dozować? Są różne rodzaje dozowania. Na przykład pierwszy punkcik. Regularnie dozujemy 10 ml preparatu na 100 litrów wody raz na tydzień. Drugi punkcik. Po każdej podmianie wody dozujemy 30 ml preparatu na 100 litrów wody. W zależności, bo niektórzy podmieniają wodę raz na 2 tygodnie. Czasami się zdarza, że ktoś podmieni raz na 4 tygodnie. I dawkę już trochę powiększamy, dozowanie. Trzeci punkcik. Przy zakładaniu nowego założonego akwariumu dozujemy 50 ml preparatu na 100 litrów wody. Czwarty punkcik. Przy oczyszczeniu dojrzałego akwariumu, czyli na przykład brudnego i przerobionego w akwariumu, dozujemy 100 ml preparatu na 100 litrów wody raz w tygodniu przez 2 tygodnie lub 4 tygodnie w zależności. Piąty punkcik. W czasie karmienia dozujemy 1 ml preparatu na 1 gram pokarmu. Możemy tak samo sobie zastosować. Szósty punkcik. Wciągnij buteleczkę przed użyciem i dozujemy w miejscu wylotu filtra. Siódmy punkcik. Buteleczkę na przykład przechowujemy
w chłodnym miejscu uniknąć światła słonecznego. Ósmy punkcik. Jedna nakrętka pełna ma 20 ml, najmniejsza je uzyskamy 5 ml. Na początku mojego filmu przedstawiałem właśnie zdjęcia, cztery różne możemy sobie ustawić po prostu dozowania w tej nakrętce. Dziewiąty punkcik, odpowiednio możemy zastosować do akwariumu słodkowodnego, roślinnego, morskiego, rafowego oraz oczka wodnego.